Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Już za 3 tygodnie Polacy będą tłumnie gromadzić się na cmentarzach, by oddać cześć swoim nieżyjącym krewnym. Wiadomo już, że w tym roku obchody tego święta nie będą wyglądały tak, jak do tej pory. Kościół postanowił zabrać głos na temat obostrzeń, o których mówił minister zdrowia podczas ostatniej konferencji prasowej. Wszystkich Świętych to niezwykle ważna data dla wszystkich Polaków, którzy w tym dniu podróżują po nekropoliach w całym kraju, by odwiedzić groby swoich bliskich. Ostatnie dni wzbudziły wielki niepokój obywateli, którzy, po wprowadzeniu żółtej strefy na terenie niemal całego państwa, zastanawiają się, czy będą mogli zrealizować swoje plany. Znak zapytania Wszystkich Świętych w dobie pandemii koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na rosnący niepokój Polaków, postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwości celebrowania Święta Zmarłych. Na pewno zamknięcie cmentarzy to nie jest rzecz, której byśmy chcieli. Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To co możemy robić, to apelować do wszystkich osób, by rozłożyć te wizyty na grobach naszych bliskich w czasie, zapewnił wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska w rozmowie z reporterem Radia Z. To, jak będą wyglądały tegoroczne obchody Wszystkich Świętych, nie jest jeszcze kwestią jasną dla Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni ciągle zastanawiają się nad tym, jakie kroki należałoby podjąć w dobie pandemii koronawirusa. Ostatnie tygodnie przyniosły kolejną falę zachorowań. Dane dotyczące codziennego bilansu zakażeń są niepokojące. Niemal każdego dnia dochodzi do rekordowej liczby potwierdzonych zarażeń. Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń co do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poza wezwaniem, by respektować zalecenia służb sanitarnych, przekazał rzecznik KEP, ksiądz Leszek Gęsiak. Duchowny dodał, że komunikat episkopatu w sprawie zgromadzeń na cmentarzach ukaże się pod koniec października. Wytyczne będą uzależnione od tego, jak do kwestii bezpieczeństwa podejdą służby sanitarne. Niezbędne jest jednak respektowanie podstawowych reguł reżimu sanitarnego. Kapłan w rozmowie z Interią odniósł się także do kwestii podawania komunii świętej na dłoń, zaznaczył, że episkopat nie widzi żadnych przeciwwskazań, a taka forma nie jest zbezczeszczeniem sakramentu. Apelujemy o rozsądek i stosowanie podstawowych reguł, takich jak zasłanianie ust i nosa, mycie i dezynfekcja rąk, dystans czy wietrzenie pomieszczeń, przypomniał ksiądz Leszek Gęsiak. Źródło: gazeta.pl